Zacząłem w FM-ie, gdy miałem 18 lat. Nie miałem w ogóle kasy, w ogóle doświadczenia, w ogóle wykształcenia, znajomości, kontaktów, pieniędzy, nie miałem nic. Wiecie, co miałem? Miałem chęci i uśmiech na twarzy. I to tak zostało do dzisiaj. Tylko doszło jeszcze kilka elementów, których wcześniej nie miałem. I na tym po prostu zacząłem to opierać, bo to jest naprawdę proste, niełatwe, bo ludzie się poddają, bo kilku znajomych powie ci, że nie chcesz i poddajesz się, nie robisz biznesu. Ja mówię, nie pozwól tym pięciu decydować o swoim sukcesie. A teraz zaczynamy stricte, jak zarobić pieniądze, czyli tytuł, temat i na tym się skupię. Możemy to robić na różne sposoby. Jeśli chcesz się zarobić 100, 1000, 10 000 złotych, możesz wpisać to w Google i wujek Google ci zawsze coś poradzi. Zawsze dostaniesz jakąś odpowiedź. Wejdź gdzieś, kliknij, wpłać 10 dolarów, może będziesz miał 100, może sobie coś tam kup i jakieś tam polecaj to ludziom, może na linki udostępniaj i będzie kasa. Powiem wam, nie wierzę w to. Bardzo ładnie. Nie wierzę to, w to, jest to uważam ściema i dla mnie, jeśli zaangażowałem się w projekt FM, jest to jeden projekt i dzisiaj nie robię żadnego innego i od kiedy się wpisałem do FM, nie robiłem żadnego innego projektu, który mogłem robić i przynajmniej kilkanaście projektów w skali tygodnia dostaję takich propozycji różnych, więc robię tylko i wyłącznie FM. Być może dlatego też jest wynik. Ktoś inny skupia się na kilku rzeczach, nie ma wyniku w tym jednym. No i to jest właśnie wynik naszych działań, czyli naszych decyzji. Dlatego jeśli podjąłeś decyzję, to skup się na tym projekcie. Możemy to robić na dwa sposoby. Dzisiaj pokażę wam dwa sposoby robienia tego biznesu. Jeden to sprzedaż bezpośrednia, a drugi to MLM, czyli budowanie sieci konsumentów. Na tych dwóch sposobach skupię się, pokażę wam na początku trochę liczby. Plan marketingowy pierwszy, czyli generalnie zarobić 100 to już na 6%, na 15 już masz 1000, oczywiście teraz z podwójną wypłatą już właściwie na 12 możesz mieć 1000 spokojnie. No 10 tysięcy to jest, myślę, drugi plan marketingowy, poziom mniej więcej perły. A teraz pokażę wam trochę danych, statystyki, czyli z czego brać sprzedaż bezpośrednią. Żeby uświadomić tym osobom, które oglądając mnie dzisiaj twierdzą, że super sprzedają, mają duże obroty, ktoś inny mówi, że nie umie sprzedawać i ma wyniki rekrutacyjne, świetnie buduje zespół, pokażę wam po prostu liczby. Zawsze mówię fakty, ja nie lubię strasznie opinii, jak ktoś mówi to dobre, złe, ja mówię pokaż mi, wtedy uwierzę ci, że to jest dobre czy złe. Dlatego zarobek, ja sobie oczywiście na perfumy Hot to przeliczyłem, jest mi najłatwiej, także no 10 zł tak naprawdę na jednym flakonie perfum można już zarobić, potrzeba nam 9 sztuk i już mamy tak naprawdę 100. Więc to nie jest jakieś trudne 9 znajomym pokazać flakon perfum i zarobić pierwszą 100. Jeśli chcemy mieć 1000, no to trzeba już 90 perfum, czyli 90 osobom pokazać przynajmniej produkty, pokazać im próbki, wybrać im zapachy, żeby mieć 1000. No żeby 10 tysięcy złotych, słuchajcie, zarobić ze sprzedaży bezpośredniej, to naprawdę jest wyczyn. Osobiście nie znam takiej osoby, i nie wiem, czy da się to zrobić, więc ja wam nie powiem, że to się da zrobić ze sprzedaży bezpośredniej, ze statystyki i jak 100 sztuk po prostu sprzedać, rozprowadzić, żeby zarobić na marży 10 tysięcy. Po co wam to pokazuję? Po to, żeby pokazać wam, jak jest w przypadku robienia biznesu MLM, czyli jak tworzyć sieć dystrybucji. Ja bardzo często mówię nowym osobom, po prostu łączcie to. Na początku zarabiaj 100, 200, 300 ze sprzedaży, tyle ile jesteś w stanie zarabiać, ale później a jednocześnie właściwie twórz swój własny zespół, buduj swoją sieć dystrybucji, bo zobaczysz, że robiąc jedno i drugie, naprawdę bardzo szybko jesteś w stanie mieć świetne efekty. Także teraz pokażę wam na temat statystyki budowania zespołu. Ona nie jest motywująca, ale ja dzisiaj nie będę wam pokazywał motywujących rzeczy, pokażę wam prawdziwe rzeczy, fakty, żebyście wiedzieli, jak jest. Jeśli potrzebujesz zarobić 100, to naprawdę nic prostszego, zaprosić 3 osoby na perfum party, pokazać im produkty i masz 100 zł, słuchaj, bardzo szybko. Czy pokazać kilku znanym produktów, jesteś to w stanie zrobić. Żeby mieć 100 zł, słuchajcie, zbudowania zespołu, potrzebujesz mieć średnio między 25 a 50 partnerów biznesowych w swojej strukturze, żeby zarobić na spokojnie z prowizji. Ja tu mówię oczywiście w kolejnych miesiącach, bo wiadomo, że w pierwszym miesiącu może to być na 5, na 10 osobach, ale ja mówię, gdy ten biznes ma być stabilny, czyli pasywny, to potrzebujesz tych partnerów mieć między 25 a 50, żeby mieć 100. I teraz posłuchaj, żeby mieć 25 partnerów w biznesie, to na dobrą sprawę potrzebujesz 25 godzin poświęcić tylko na pierwszym spotkaniu. A gdzie jest drugie spotkanie, gdzie im wytłumaczysz dalej, na czym to polega, jak robić zakupy, to jest kolejne 25 godzin. Gdzie jest potem trzecie spotkanie, żeby pokazać, na czym polega na przykład budowanie zespołu. To masz 75 godzin, czy około 100 godzin poświęcisz, inwestujesz dzisiaj w budowanie zespołu, żeby zarobić 100 zł. To jakby złotówka za godzinę, ci powie, no nie opłaca się, nie matematycznie. Dlatego ja zawsze polecam sprzedaży, bo to ci dane już pieniądze. A jeśli masz wizję budować zespół i w perspektywie czasu zarabiać pieniądze, to buduj się dystrybucji, inwestuj to w swój czas wolny.
I tu macie pokazane, no 1000 to jest na poziomie 15%, teraz to już może być oczywiście 12% na podwójnej wypłacie, także to jest w ogóle no, super sprawa, ja o tym na końcu jeszcze wspomnę. No 10 tysięcy to są poziomy mniej więcej perłowej orchidei czy amarantowej, w zależności kto jakim tam swoim sposobem ten biznes buduje. I według planu marketingowego ja sobie tutaj wrzuciłem, czyli pierwszy punkt to zacznij. Po prostu kurczę zacznij. Często ludzie się zastanawiają, mega dużo uczą, szkolą, czasami miesiąc, dwa, trzy zajmuje im rozpoczęcie działania, zrobienie pierwszego zakupu. Ja uważam ze swojej oceny obiektywnej, zacznij po prostu już dziś. Zacznij od czegokolwiek. Jeśli nie masz produktu FM, zaloguj się na sklep, zrób zakupy na to, co potrzebujesz. Nie to, co za tydzień się skończy, za dwa, czy za rok, bo to ci się może nie skończyć i za rok możesz zarabiać. A zadam ci pytanie, wolisz teraz zarabiać, czy za rok? Jeśli teraz, to teraz zrób coś. Zrób zakupy, wprowadź do swojego użytku produkty, sprawdź, czy są dobre, pokaż dalej znajomym i zaczynasz już teraz działać. Nie kiedyś, za rok, czy za dwa, czy za miesiąc, za ileś czasu. W tej chwili. To jest pierwszy punkt, zacznij po prostu. Albo na sprzedaż bezpośrednia, już masz zysk 10 zł, pokażesz kawę funkcjonalną, która jest świetna, właśnie sobie teraz piję akurat owoce Skandynawii aromatyzowaną, więc jest genialna. I już masz 10 zł. Zbudowania sieci dystrybucji już masz 3%, to też już masz 10 zł. Zacznij od czegokolwiek. Ja mówię, naucz się zarabiać małe pieniądze. Zacznij od 10, od 20, od 50 zł. Wiesz dlaczego? Bo jeśli nauczysz się zarabiać mało, to zobaczysz, jak łatwo jest zarabiać dużo. Wiesz dlaczego? Bo to jest coś świetnego. Co ktoś cię zapyta jako nowej osoby, ile zarobiłeś po pierwszym miesiącu, ile zarobiłeś w drugim miesiącu. Ja często nowym osobom podpowiadam, odpowiadam, wiesz co, zarobiłem o 300% więcej niż w miesiącu, a ty o ile procent zarobiłeś w swojej pracy do zeszłego miesiąca? Nie muszę mu mówić, że zarobiłem 9 zł w pierwszym, a w drugim 100, mam 1000% więcej, tylko mogę mu powiedzieć, że mam 1000% więcej, a nie, że mam 100 w całym miesiącu. Kwestia tylko, jakie są możliwości. Zobaczcie potencjał naszego biznesu, jak dużo my możemy robić w tym biznesie. Jak możemy mnożyć swój kapitał, jak możemy tak naprawdę z miesiąca na miesiąc mieć większe wypłaty i procentowo te wskaźniki mogą naprawdę iść w górę. Także teraz chcę już, słuchajcie, do praktyki, czyli przygotowałem dla Was taką część praktyczną, konkretnie jak zarabiać. Konkretne rzeczy, które możesz, jeśli masz ochotę, wziąć kartkę do głowy, zapisać, które ja polecam, od czego zacząć po prostu. Żebyś już tak naprawdę jutro czy pojutrze mógł wygenerować swoje dochody, czy pierwsze, kolejne, albo zmotywować się, jeśli już jesteś jakiś czas, żeby po prostu to poszło do góry. Więc pierwsza to sprzedaż bezpośrednia, jak zacząć zarabiać. Przede wszystkim zacznij cokolwiek, więc zakup sobie ulubione perfumy. Po prostu. Ulubione perfumy. Ja od tego zacząłem, słuchajcie, ja 18-latkiem byłem, gdy zaczynałem FM, byłem bankrutem, kupiłem jeden zapach 52 hot, pamiętam, i od tego zacząłem. I tyle. Potem pokazałem trzem kumplom, zamówiłem dla nich, miałem 3 dychy, kupiłem sobie próbki i katalogi, zacząłem od startera potem. Miałem tych próbek więcej, za chwilę miałem zamówienia, już nie zarobiłem 30, a 100. I ja reinwestowałem pieniądze. Taka rzecz z mojej znowu oceny, bo każdy może inaczej do tego podejść, polecam, jeśli masz zamiar zarabiać więcej, to reinwestować pieniądze, bo czasami w pierwszym miesiącu czy drugim zarobić 100-200 zł, wydasz to na cukierki, nie wiem, na przyjemności, na lody, na kino, na cokolwiek, a finalnie masz problem w tym, żeby zarabiać miesiąc na miesiąc więcej. I czasami jest tak, że nie mamy odpowiednich umiejętności, nie wiemy jak to robić, nie mamy narzędzi, bo wiadomo, że jeśli zaczniemy na przykład z małym starterem, mamy mniej próbek, bo żeśmy tak chcieli, zarobimy pierwsze 200 zł, ale sobie je wydamy na gofry, na cokolwiek, no to ciężko nam będzie znowu tymi małymi próbkami zarobić znowu 200 zł, bo te same osoby już nie zamówią, musimy iść do kolejnych, nie mamy umiejętności iść i często się okazuje, że po miesiącu, dwóch stoimy w miejscu, mówimy, kurde, oni już nie chcą. Ale jeśli te 200 zł zainwestujemy sobie na przykład 150 w próbki, w duży starter i 50 sobie na przykład wydamy na kino z dziewczyną, to z automatu mając więcej, mamy większą ofertę, więc mamy coś nowego, możemy to dalej pokazać. Więc ja polecam zacząć od takiego, jeśli masz, mówię, zamiar iść w górę, reinwestować pieniądze. Ja, słuchajcie, robię to do dzisiaj na dużo większe kwoty i naprawdę z miesiąca na miesiąc te dochody są dużo większe. No ale trzeba mieć tą odwagę, iść do przodu i robić ten kolejny krok. Także pierwsze, miej swój ulubiony zapach. Ja często się spotykam z tym, że dystrybutor jest już par biznesowy, na przykład miesiąc, dwa. No, widzę, że zakupy, no to jakie tam perfumy? A nie, perfum jeszcze nie brałam, mam tylko dwa środki czystości i taki tam tuż do rzęsu, mam dla mamy i tak dalej. Ja mówię, kurczę, a co dalej? No na razie to nie mam zamówień, jeszcze czekam katalogi, aż mi ktoś odda. Ja mówię, właśnie, zacznij od czegokolwiek, jeszcze mu, bo
jesteś w stanie pokazać codziennie, a mijasz, każdy z nas widzi codziennie bardzo dużo osób, to tylko pokażmy im to. I naprawdę przy okazji pokazać znajomym swoje perfumy, zamówić dla niego, po prostu zamów dla niego, zapytać, coś zamówić dla ciebie, no zamów, dobra, i już. Pamiętacie, że różnica, ja patrzę tak na zegarek, mam tu czasem, pokażę wam jedną rzecz tak startowo, ale to przy zarobieniu stówy. Dobra, czyli zamówić sobie perfumy dla siebie, a później zamówić dla znajomego. Jeśli chcemy robić, budować swój zespół, no to musimy mieć startę, zapoznać się z przewodnikiem dla początkującego, planem marketingowym, katalogami, materiałami edukacyjnymi i zapisać do struktury 5 nowych znajomych. Wiadomo, że najlepiej oczywiście 6 w tym momencie, gdy mamy modelowe budowanie struktury, mamy podwójne wypłaty. Kilka zdjęć, słuchajcie, ja jestem praktykiem, więc ja pokażę wam kilka zdjęć, które z ostatniego czasu gdzieś tam robiłem, których można nawet tu akurat w pizzerii ze znajomym zapytaliśmy o cenę danych perfum i była nagle sprzedaż, a nie podeszliśmy i nie zapytaliśmy, dzień dobry, czy chciała pani kupić nasze perfumy? Bo od razu by nie, ja wszystko mam z góry ten, a dzień dobry, pani co? Że pani oceniła ten zapach, bo zastanawiam się, który wziąć dla dziewczyny. O, ale wie pan co, genialny, ile on kosztuje? A jak pani myśli? No ze 100 dwie. Wie pani co, za 62 zł mogę pani zamówić. Aby pani, jasno, niech pan zamówi. Kwestia tylko przedstawienia tego, co mamy do zaoferowania. I tak samo jest tutaj zdjęcia z budowania zespołu, czyli oczywiście ze spotkań, które robi pierwszą 100. Tutaj polecam zamówić Started Prestige, jeśli chodzi o sprzedaż bezpośrednią. Podstawowe produkty codziennego użytku. Z mojej oceny perfumy damskie, męskie, zawsze polecam przynajmniej jeden hot, jeden luksus, żeby mieć to i to, żeby zawsze kobieta miała regułę i kontrastu, droższy i tańszy i jednocześnie zobaczyła, który jest ładniejszy, bo jak pokażesz jeden, to powie, no nie mój gust, a jak pokażesz dwa, to zawsze który jest lepszy, bo pytasz, który jest lepszy, więc który będzie lepszy. Polecam z chemii, żel do kamieniardzy otłuszczać, z make-upu 3 produkty, eyeliner, flamaster, do ust, puder bambusowy, ewentualnie możemy dodać jeszcze tutaj kawę orzechową na przykład. Herbaty się z kolekcji Aloe Vera, taki niebieski i tam mam te produkty za każdym razem. Teraz jak mam wyjazdowe, to nie noszę odtłuszczacza i żelu do kamieniardzy, bo to ciężko pokazać na spotkaniu. Mam tam preparat do pielęgnacji mebli i płyn do ekranu po prostu jest mały. Coś urywa, mam komunikat, nie wiem czy reszta mnie słyszy dobrze, może napiszcie, bo nie wiem czy jest wszystko dalej ok, czy wszystko działa. Więc proszę jakąś informację zwrotną, czy jest ok po prostu. No tak, to po prostu jest, ale mam nadzieję, że będzie nagranie, będzie można odsłuchać. Także kontynuując, przynajmniej raz w tygodniu pokaż produkty rodzinie, znajomym, tak by uzbierać około 300 zł zamówień w miesiącu. I wtedy masz spokojnie 100. Jeśli chodzi o budowanie zespołu, to systematycznie realizuj spotkania, zapisz do struktury około 25 nowych partnerów i uzyskaj 6%. Oczywiście to co miesiąc, jeśli chcesz, wiadomo, no rozwijać. Uczestnicz w organizowanych szkoleniach stacjonarnych, internetowych, wtorek 20. No dzisiaj wy podjęliście decyzję, więc uczestniczycie, więc bardzo miło. Także teraz zarobić 100. Kilka zdjęć, jak zarobić 100. A sobie odłożę ten starter. Jak zarobić 100? Tu mamy kilka zdjęć. Jeśli chodzi o sprzedaż bezpośrednią, to możemy po prostu robić zdania w akademikach, gdziekolwiek, pokazać ludziom produkty. Możemy również zakupić sobie stand produktowy, czyli pokazywać innym produkty, reklamować, tak jak tutaj na zdjęciu nawet chłopaki po prostu wzięli sobie, kupili stoisko i zaczęli pokazywać innym produkty, testować, pozyskiwać nowych klientów, nowych partnerów biznesowych. Ja zresztą wam mogę pokazać akurat, ja tutaj mam też stoisko produktowe, także jak najbardziej jest to super sprawa i też oczywiście roll-up make-up i roll-up perfumeryjny, także no to tylko kwestia zaangażowania, jak my chcemy do tego projektu podejść, na ile chcemy się zaangażować, ktoś powie 600 zł to dużo na przykład na stoisko, kwestia no co chcesz z tego zrobić, jeśli chcesz zarabiać 1000 miesięcy, to 600 to chyba nie jest dużo, inwestujesz to raz. Powiem wam, że kapitał zwrotu dzisiaj z normalnego biznesu tradycyjnego, jak na przykład mój wujek kupił kamienicę za 1 100 000 kosztowało jego wybudowanie i słuchajcie, kapitał zwrotu dobry, on powiedział, że 10% w skali roku, czyli on tylko w ciągu roku 100 tysięcy odzyskuje z tego, więc 10 lat, żeby wyjść na zero. U nas w FM-ie w jednym miesiącu jesteś w stanie mieć 5-6 stóp na plus.
Kwestia tylko, jak do tego podejdziesz, nie inwestujesz kapitału olbrzymiego. Żeby założyć nawet McDonalda, potrzebujesz 1 400 000, żeby zacząć i też 10 lat, żeby zwrócić. No i oczywiście spotkania grupowe, czyli prezentacje biznesowe. Teraz jak zarobić 1000? Wrócę na to swoje miejsce, jakoś komfortowo się bardziej czuję. 1000 zł. Duży starter prestiż, kilka tysięcy produktów z każdej kategorii, perfumy, pielęgnacja, make-up for home, Auril. Polecam tutaj Dreamboxa, czyli po prostu narzędzie pracy, jest to świetne, żeby pokazywać dalej ludziom. Tak, by zawsze mieć przy sobie do wypróbowania, zawsze w bagażniku, zawsze gdzieś to mieć. Tak jest bardzo łatwo. Przynajmniej raz dziennie, czyli codziennie jako nawet, pokazać produkty rodzinie, znajomym, znajdować nowych klientów, tak by uzbierać dziennie kilkadziesiąt złotych czy punktów zamówienia, w zależności na co tam wam się chcecie przeliczać. Jeśli chodzi o budowanie zespołu, codziennie realizuj spotkania, aby zapisać do struktury minimum 250 nowych partnerów biznesowych, uzyskać poziom 15%, wtedy masz takie pieniądze. Uczestnicz we wszystkich możliwych konferencjach, szkoleniach stacjonarnych, online, organizuj spotkania perfum party i make-up party. No i kilka zdjęć, ja mogę tylko tutaj powiedzieć o kilku osobach, grupach, które tak fajnie się rozwijają. Ja powiem wam, że nawet faceci uczą się u mnie w grupie makijażu, chodzą na kursy makijażowe, tutaj macie na zdjęciu. Także no kwestia tylko, jak to jak facet make-up, a mówię, dlaczego nie? Wiecie, że dzisiaj kobiety uwielbiają, jak facet dobiera kosmetyki make-up? No nie wiem, jak kobiety to ocenić, napisać, czy wolałybyście jakby jakaś tam starsza pani dobierała wam make-up, czy może jakiś młody, energiczny chłopak by wam pokazał i znał się na tych produktach, wiedział, o czym mówi, to jakbyście się lepiej czuły w czyjej opiece. To kwestia każdego z nas, ale ja widzę, że faceci mają świetne wzrosty właśnie robiąc spotkania make-up party, robiąc spotkania perfum party, pokazując produkty, jeśli się znają na tym, robią to fajnie, z pasją, to jak najbardziej można mieć efekty. No i czy spotkania grupowe, czyli już większe konferencje trzeba robić, no eventy, wszędzie tak naprawdę, gdzie tylko macie chęci, no najważniejsze to oczywiście działać. Ja mogę wam takie przykłady, tutaj jeden przykład akurat macie Bogusi ode mnie, zespołu, która zaczynała z jednym eyelinerem. Nie miała kasy na kuferek make-up, na kursy makijażu. Kurczę, rób! Masz ten eyeliner, weź go pokaż ludziom, zarób 5 dych, kupisz te 5 produktów innych, potem weź sobie je znowu, pokaż innym, zarobisz 100 i zacznij malować. Rób ogłoszenie, że maluje za free i tyle, będą ci się ludzie zgłaszali. Słuchajcie, ona przez pół roku malowała za free. Czasami 10, 12, 15 makijaży dziennie, ale po roku, gdy uzbierała sobie 1000 osób, malując tam FM w 100% i zarejestrowała każdą z tych osób na makijażu, to nagle się okazało, że ona nawet już nie malując w ogóle, gdzie nie bierała kasy za makijaż, była w stanie mieć 5 czy 6 tysięcy złotych dochodu z prowizji z obrotu zespołu. Tylko dlatego, że reklamowała markę FM. Ja dzisiaj bardzo często spotykam się z wizerzystkami, które mają doświadczenia, kursy, certyfikaty i szukają pracy za 8-10 zł za godzinę, a mówią, że malowały gwiazdy, że to, że tam, na całym świecie. Ja mówię, super, nie zrobiłaś makijażu i życia. Ona mówi 200, 300, 500. Ja mówię, zobacz, co dzisiaj z tego masz. No nic. Bo robiła makijaż za 100, za 200. I zarabiała tylko w danej chwili robienia. Ja mówię, zobacz, gdybyś malowała się na płytach FM w 100%, to zawsze komuś się produkt spodoba. Pokaż komuś produkt, albo sprzedaj i zarób kasę, albo po prostu zapisz kogoś do zespołu jako partnera, niech sobie robi zakupy. I cały czas tego jednego makijażu dostajesz pieniądze przez całe życie. Tylko no, trzeba to wykonać w pracy. I to jest taki super przykład dziewczyny. Ja mówię, że najfajniej w tym biznesie i miara sukcesu to jest miara ludzi lepszych, którzy są w naszym zespole. Ja dzisiaj jestem przekonany, że ja w swoim zespole mam lepszych ludzi od siebie po prostu, bo każdy robi to inaczej. Niektóre dziewczyny w Wielkiej Brytanii robią to internetowo, gdzie są mistrzami świata w tym i po prostu mają super wyniki w ogóle na makijażu. Każdy robi to w jakiś tam swój sposób i najfajniejsze to przyciągać tych lepszych od siebie i po prostu zarazić ich świetną energią, produktem, chęcią, zapałem i tak naprawdę pokazać im, zainspirować ich możliwościami, daje FM. Ja dzisiaj często mówię ludziom, że dobry nauczyciel to uczy, mówi i na szkolenia zabiera cały czas, ale najlepszy inspiruje. Ja dzisiaj staram się być tym najlepszym, każdy ocenę stawiam wam, ale ja dzisiaj staram się być tym nauczycielem, który inspiruje, bo mnie ktoś też kiedyś zainspirował do podjęcia działania w FM. Nie powiedział jak, nie pokazał prezentacji, nie pokazał produktów, w jaki sposób mogę zarabiać, pokazał, są świetne możliwości, jeśli w to zaangażujesz, to na pewno będziesz miał wyniki, ale znajdź swój sposób, bo on będzie najlepszy. Jeśli tylko będziesz się uśmiechał i chciał, to na pewno osiągniesz wiele. Słuchajcie, tak się stało. I dlatego ja dzisiaj uwielbiam to, bo mogę po prostu inspirować innych do tego, żeby chciało im się chcieć po prostu, żeby chciało się wstać i wtedy naprawdę są super rezultaty. Idziemy do 10 tysięcy.
Nie wiem, możecie się przyznać na czacie. Mam nadzieję, że tutaj uda się zmoderować tak, żeby każdy mógł odpisać. Kto z Was chciałby mieć 10 tysięcy złotych w Amsterdamie w skali miesiąca? Pewnie wiem, że oglądają mnie osoby, które mają dużo więcej, ale piszcie, żeby to zawsze jak ktoś napisze, to wtedy tak czuję się, że ty naprawdę chcesz. Czy oglądasz tak, co ten tam Alczyszyn se gada, jakiś młody chłopak, co on tam umie, ja mam dyplomy, szkoły, magistra, doktora, tyle uczelni, papierów, certyfikatów, co on gada. Dlatego ja mówię, kto z Was by chciał? Ja Wam po prostu powiem, a mogę dzisiaj Wam się tylko przekazać swoją wiedzę, którą ja zdobyłem robiąc projekt FM, pracując z ludźmi. Więc jeśli chcecie, to pokażę Wam po prostu, jak ja do tego doszedłem. Mi zajęło to mniej więcej 1,5 roku dojść do tego, żeby mieć 10 tysięcy złotych w FM-ie. Więc uważam, że jest to możliwe. Każdy robi swoje to, jak chce. Ja nie mówię, że trzeba szybko, wolno. Uważam, że każdy może. I każdy z nas musi opracować swoje tempo pracy, swoje jakby siły na zamiary przekładać, bo nie każdy dzisiaj jest w stanie tak szybko. Ja, często ludzie robią rok, dwa, trzy, pięć, mają wyniki, to nie ma znaczenia dzisiaj, ile ci to zajmie. Dzisiaj każdy z Was FM stawia na którymś miejscu. O tym mogę Wam krótko powiedzieć, zanim Wam wytłumaczę 10 tysięcy. Ja, gdy zaczynałem FM, ktoś mnie pyta, jak ty to robiłeś, jak zacząłeś, a wiecie, jak ja każdego dnia miałem cel, że jak zjadłem duże śniadanie o 6 rano, to obiecałem sobie, że zjem kolejny posiłek, jak będę miał pięciu nowych dystrybutorów, wtedy jeszcze teraz partnerów biznesowych nazywamy to, w biznesie i 100 punktów zamówienia. Ja tak zacząłem. Nie jadłem dalej obiadu, dopóki nie miałem 5 osób w biznesie dziennie i 100 punktów. Często jadłem o 23, 24, jak wracałem do domu, bo już się nie dało. Robiłem spotkania do momentu, w którym nie mogłem gadać. No i tyle, bo FM był moim priorytetem. Dzisiaj często rozmawiam z ludźmi, no oni mówią, na którym miejscu jest FM? Oni mówią, dobra, tu mam szkoła, tu rodzina, tu zajęcia dodatkowe, tu angielski, tutaj z dziewczyną, tu kino, tutaj mam taki dodatkowy WF, tu jeszcze na bokce chodzę czasami, tu mam jeszcze siłownię, tutaj jeszcze mamy gdzieś tam jedzie, bo mam taką działkę, no nie? I gdzieś tam na 11 miejscu mówi, że ma FM. I on chce mieć 5 czy 10 tysięcy. Nie ma opcji. No chyba, że 10 lat będzie systematycznie robił. Może tak. Ja mówię, że FM musi być na pierwszym miejscu. Najlepiej by było, jeśli chcesz mieć duże efekty. U mnie tak było. I powiem Wam, co ciekawe, często znajomi mówili, ale Michał, jak ty dajesz na pierwszym miejscu FM, to gdzie rodzina, gdzie znajomi, gdzie dziewczyna, gdzie wszystko? Czy to nie traci na tym? Powiem Wam dzisiaj po 3 latach. W danej chwili, gdy tak zdecydowałem, traciło. Odciąłem się bardzo dużo od samych, od rodziny, od innych tam rzeczy. I w danej chwili straciłem, znaczy można powiedzieć, że ja nie czułem, straciłem. Ludzie widzieli, że on tego, ale wiecie co? Dzisiaj po 3 latach ja kontakt z rodzicami mam lepszy niż zaczynałem FM. Mam dzisiaj lepsze wykształcenie niż miałem zanim zacząłem FM, bo sobie skończyłem szkołę średnią i zdałem maturę, gdzie wcześniej po prostu odszedłem ze szkoły i było to właściwie niemożliwe. I dzisiaj wszystko mi wyszło na plus. Tylko musimy sobie dać czas, który mija, żeby wytrwać w tym postanowieniu. Skoro dzisiaj podejmujesz jakąś decyzję, to kurczę, wytrwaj. I zobaczysz, że kwestia tylko czasu, zanim twoje marzenie stanie się rzeczywistością. Ale jeśli ty sobie dasz, nie, to już mi nie wychodzi. Za ciepło, za zimno, ktoś nie chce i się poddajesz, to nie ma nigdy siły, żeby to zrealizować. Każdy z was musi sobie postawić FM na danym miejscu. Jak mieć 10 tysięcy, słuchajcie, w FM-ie, według mnie? Codziennie buduj pozytywne relacje ze swoimi liderami. Monitoruj ich postępy tak, aby osiągali postawione sobie cele. To jest bardzo ważne, by pokazywać swoim liderom, swoim dystrybutorom ich cele, co oni chcą i pomóc, kurczę, im zrealizować. Ja dzisiaj jakby moimi celami, wiecie, na tą chwilę w biznesie jest to, by mój zespół, czyli osoby, które ze mną pracują, miały swoje rezultaty, czyli swoje wyniki. I ja jestem spełniony i zadowolony, gdy oni to, co chcieli, zrobili. I to jest mój też cel. Ja po prostu w tym im pomagam. Czyli nie patrzę na swoje dzisiaj bezpośrednio cele, tylko na cele zespołu i myślę, że to też jest w dużej mierze gdzieś tam jakiś tam przekłada się potem na sukces. Pomagaj w codziennej pracy partnera, prowadź biznesowe, produktowe, rozwijaj umiejętności sprzedażowe, wiedzę o produkcie, codziennie ucz jak uczyć. To jest bardzo ważna sprawa, żebyś uczył ludzi jak uczyć, bo dzisiaj ludzie nie wiedzą jak uczyć kolejnych. Rozwijaj umiejętności sprzedażowe, to już powiedziałem, przeprowadzaj mentoring i coaching z kluczowymi osobami. Następnie postaw sobie za cel cele swoich najlepszych liderów. Rozwijaj swoje struktury na dodatkowych numerach, na dodatkowych numerach klon. Z tego co pamiętam, to nie wiem, czy to jest oficjalnie, czy nie, ale od 9% chyba można już mieć klon.
gdzieś tam usłyszałem, także no tak naprawdę większość z Was na pewno może mieć swoje klony. Organizuj i prowadź szkolenia grupowe, indywidualne i konferencje. Ja Wam kilka zdjęć pokażę, które są gdzieś tam z mojego życia wzięte. Za chwilę będzie czas na pytania. Coaching liderów, czyli osób, z którymi współpracujesz, jest bardzo ważny. Czyli pokazuj im jakby dobre wzorce, ja to mówię, wiarygodność, autorytety wyższe, czyli lepszych ludzi od nas samych, bo wtedy, jeśli się bywamy z lepszymi, to stajemy się sami lepsi. Ja wyznałem taką zasadę, że dając dobro innym ludziom, dobro wraca. I gdzieś tam tą zasadą się kieruje od początku działania w FM-ie, że jeśli dasz komuś dobro, to ono wróci. Niekoniecznie z tej samej strony, więc to nie jest tak, że ty dzisiaj komuś pomożesz i on tobie pomoże. Często tak nawet nie jest. Ale jeśli będziesz pozytywny, nakręcony fajnie, z uśmiechem na twarzy, faktycznie dawał ludziom gdzieś tam energię, motywację i tą inspirację, to do ciebie wraca czasami nawet podwójnie. Tak samo jest, jeśli dzisiaj robimy coś źle, nie do końca etycznie, to też wraca. I no, każdy z nas tam w autopsji się na pewno na tym uczy. A to, co dzisiaj wszystko mówię, to są rzeczy, które ja doświadczyłem. Szkolenia kwartalne, każdy z Was pewnie gdzieś tam organizuje swoje własne. Ja uważam, że to świetna sprawa, bo to jest taka motywacja, która nie jest godzinna, bo ktoś po tej prezentacji wyłączy komputer, gdzieś tam sobie siedzi pewnie teraz albo leży w łóżku i zastanawia, a już rano wstanie, zapomni, już motywacji nie ma, już nie wie, co zrobić. I bardzo często tak jest, że motywacja ucieka. Ja dzisiaj mówię, że jak jeśli mamy możliwość być z osobami sukcesu, z osobami, które mają wyniki, przez na przykład 1 czy 2 dni, trochę dłużej, to jest super sprawa, bo często, wiecie, 95% ludzi nas otaczających niestety nie osiąga swoich celów, marzeń, nie realizuje. Każdy chce być bogaty, jednak ludzie nic nie robią, by być tymi bogatszymi, tymi lepszymi. Po prostu nie wstają, bo im się nie chce i się dziwią, że to nie zarabiają. Dzisiaj w Polsce nie jest tak, że nie da się zarabiać, tylko ludzie nie chcą zarabiać i ludzie nie robią sami. Ja robiąc wykłady dzisiaj na uczelniach, pytam ludzi, jaki ma cel, on nie wie. Co byś chciała mieć w życiu? Nie wie. Ile chciała zarabiać? Nie wie. Ludzie nic nie wiedzą, dlatego pracują za małe pieniądze, bo dzisiaj przedsiębiorca jest bardzo inteligentny, to po co ma im płacić dużo? Płaci im tyle, co wystarczy do tego, by zrealizowali jakąś tam pracę. Dlatego ja dzisiaj zawsze pokazuję ludziom, kurczę, określ sobie po co. Co chcesz, kurczę, mieć? Dzisiaj ludzie chcą podróżować, nie wiedzą, ile to kosztuje, myślą, że to jest w ogóle niemożliwe, a to się okazuje, że wystarczy, kurczę, tylko doczytać. Zrobić ten jeden mały element, taki puzzle do tego, by się nam chciało i naprawdę okazuje się, że wszystko, co sobie zaplanujecie, jest do zrealizowania. Ja Wam powiem, na dzień dzisiejszy dla mnie działanie we FM, ja nawet nie wiem, że to kurczę praca, bo dla mnie to jest lifestyle. Ja to zamieniłem. Dla mnie to jest styl życia. I jakby mogę Wam życzyć z całego serca, byście kiedyś tak mieli, że totalnie nie macie obowiązku, której stać, czegoś zrobić, nie macie żadnego wymagania, robicie coś przyjemnego ze świetnymi ludźmi. Dzisiaj współpracując z tak świetną firmą, mamy dział szkoleń, który robi, słuchajcie, co kurczę tak naprawdę chcemy. Czy chcemy robić analizy perfumeryjne, perfum party, czy make-up party, czy szkolenia z wizażu. Ja tak naprawdę cały czas teraz mamy, nie wiem, w Warszawie duże szkolenie, gdzie nam przyjeżdża z Wrocławia trenerka i będzie mówiła o makijażu. Mamy etapy, drugie etapy makijażu. Do zrobienia. My mamy wszystko na tacy podane, tylko nam się. Tak, miałem wrażenie, że mnie na chwilę uciekło, ale już myślę, że jest ok. Dzisiaj 80% ludzi, jeśli czegoś nie musi robić, to nie robi. Zadaj sobie do tych młodych, teraz mówię z reguły pytania, a może starszych też. Jeśli jutro byś nie musiał iść do szkoły, to czy byś poszedł? Czy by ci się chciało wstać o 6? Skoro wstajesz codziennie na przykład o 6, to czy na przykład w sobotę czy niedzielę wstaniesz o 6? No nie, bo nie muszę. Się lepiej wyspać? Nie, nie wyśpisz się lepiej. Jeden z mądrych ludzi, który jest dla mnie autorytetem w biznesie FM, powiedział, że on śpi 4 cykle, czyli każdy cykl 1,5 godziny to jest najzdrowsze, 6 godzin. Jak śpi, to jest niedobrze, jak krócej też niedobrze. I to wystarczy, skoro jesteś w stanie od poniedziałku do piątku wstać o 6, to po co weekend dłużej? Bo nie musisz, do pracy też nie idziesz. A idziesz, bo musisz, bo ci ktoś każe, bo musisz coś zrobić. Dzisiaj są ludzie tak nauczeni. Nasz biznes jest świetny dlatego, bo nic nie musisz, ale dlatego też dużo ludzi nic nie robi. Bo skoro nie masz terminu na zrobienie zamówienia, nie masz ileś, że musisz wydać na start i tak dalej, bo robisz co chcesz, to ludziom się nie chce, nie robią nic właściwie. Przynajmniej w dużej mierze tak jest. Dlatego ja dzisiaj
wyszedłem do tego, żeby bardzo często jest ważne jest przebywanie. Przebywać z tymi ludźmi, którym się chce, którzy mają wyniki, ze względu na to, że większość ludzi otaczających nas nie ma motywacji. Mówi, ale to jest słabo, o Jezu, a jak jest władza słaba, a jak prezydent, a jak to, a jak tamto. Słuchajcie, ja się tym w ogóle nie zajmuję. W ogóle to mnie tak naprawdę nie interesuje. Totalnie. Ci ludzie przy obiedzie rodzinnym mówią, kto rządzi w kraju, jak jest źle, jak wszystko jest coraz droższe i tak dalej, i tak dalej, a pensja jest ta sama. A wiecie, kiedy mnie łapie najgorsza frustracja? Znaczy, mnie raczej nie łapie, bo mam bardzo spokojny, jakby gdzieś tam moje działanie jest bardzo spokojne, ten biznes jest świetny, ale czasami, gdy słyszę ludzi, słuchajcie, przy stole mówią, ale zarabiamy tak mało w Polsce, płacimy duże podatki, po czym idą, latają do Biedronek, Rówek, Kauflandów, innych sklepów, zagranicznych sieci, które płacą małe podatki, zarabiają bardzo dużo. Bo mówią, że tam jest promocja i sami to reklamują. I ja naprawdę załamuję ręce i mówię, nie rozumiem. A powiedzą, że w FM-ie płyn znacznie jest drogi. Ale oczywiście nigdy go nie użyli, nie? I nie są w stanie stwierdzić, że nawet starcza czterokrotnie dłużej i tak dalej, i tak dalej. Nawet nie będę go zobaczył, mówię, tak jakbyś nie widział różnicy między maluchem a Mercedesem. No samochód. Jeden kosztuje tysiaka, drugi tysięcy. No okej, kup za tysiaka, bo jest tańszy, prawda? No ale dlaczego jednak samochód za 100 tysięcy też się dobrze sprzedaje? Dlatego to jest tylko kwestia naszego przedstawienia i dlatego to od nas zależy, co my zrobimy z tym projektem. Pamiętajcie, każdy z Was, kiedy wpisał się do FM, ma własne prawo wyboru. Możecie z tego biznesu robić wszystko. W najgorszej opcji macie czasu, więcej pieniędzy, kupując dla siebie świetne produkty, dostawę gratis. W opcji przeciętnej macie z tego między 100 a 500 zł w miesiącu, jeśli cokolwiek robicie. W opcji dobrej macie powyżej 1000, a w opcji najlepszej macie nieograniczone możliwości zarabiania i dla mnie to jest fantastyczne. Mamy świetnych ludzi, którzy nas wspierają, jak powiedziałem, dział szkoleń. Mamy właściciela firmy, pana Artura Trawińskiego, który jest no, fenomenalnym człowiekiem. Jak ktoś z Was poznał albo ma możliwość z nim rozmowy, to ja jestem, dla mnie to jest mega inspiracja i się cieszę, jestem dumny, że mogę z takim partnerem dzisiaj prowadzić swój biznes na terenie całego świata. Zachęcam Was do uczestnictwa we wszystkich meetingach, szkoleniach organizowanych przez FM. Jest to coś, co za każdym razem daje energię, motywację, dużo wiedzy, że naprawdę się da. Dla mnie to jest świetne, bo zawsze jest energia i to jest coś niesamowitego. No teraz mamy 5 marca, jeśli dobrze pamiętam, 3 albo 5 marca, w sobotę mamy meeting FM. Będzie tam też gość specjalny, tak? Tomasz Kamel, także też będzie bardzo fajnie. I no ja zawsze zachęcam uczestniczyć we wszystkich możliwych szkoleniach internetowych, stacjonarnych, które się odbywają. Ja osobiście Wam powiem tak, zacząłem w tym projekcie, nie mając kasy, nie wydawałem na to pieniędzy, robiłem wszystko, jakby we FM-ie nie mając nic, zacząłem to reinwestować. Od jednego produktu zacząłem robić cały czas dalej, aż będzie coraz więcej. I w taki sposób udało się naprawdę osiągnąć duże rezultaty. Pokażę Wam ostatnie 2-3 slajdy na koniec, bo już mamy mało czasu, trzeba napić, tylko jednocześnie piję kawę i wodę, bo kawa daje mi energię, a woda długofalową rozmowę. Okej, powiem Wam o wytrwałości. Pokażę 2 ostatnie slajdy i pytania, które będziecie mieli, śmiało wrzucę na może pełny ekran, będziecie mogli mi zadać na 10 minut ostatnie. Przeczytam coś, mam nadzieję, że dobrze to przeczytam, bo trochę słabo tutaj widzę. Ale powiem Wam a propos wytrwałości. Spośród 250 osób, którym złożyłeś propozycję podjęcia działalności, tylko jeden odniesie ogromny sukces. Spośród osobiście zachęconych przez Ciebie dystrybutorów powinieneś mieć 3, a najlepiej 5, działając teraz na 6 strukturach, najlepiej 6, więc jeszcze więcej, takich osób. To oznacza, że zanim utworzysz znakomicie funkcjonującą sieć, musisz osobiście spotkać się z kandydatami w liczbie 750 do 1250. Wydaje Ci się dzisiaj to olbrzymim wyzwaniem w ogóle, że to masakra, że skąd tych ludzi brać i tak dalej, i tak dalej. Ale słuchajcie, jeśli już zmysłowisz sobie, weźmiesz tą dystansową motywację i złożysz propozycję tylko jednej osobie dziennie, to po 3 latach osiągniesz powyższą liczbę rozmów i rozwiniesz dochodowy biznes. Zasadą w tym biznesie jest, aby nigdy nie zaprzestawać poszukiwań. I to jest coś, co mnie cieszy takim mocnym przewodnim. Na koniec Wam powiem o swoich zrealizowanych celach, czyli o efekcie końcowym. Pokazałem Wam, że efekt końcowy jest bardzo ważny w Waszej pracy. Wcześniej dla mnie efektem to było jakiś tam Dzień Dobry TVN, jakieś tam gazety, telewizje. Dzisiaj zupełnie o tym nawet nie wspominam, nie wklejam tego, bo to mi nic nie dało, a właściwie przeszkadzało. Ja się śmieję, że gdybym nie był w tym Dzień Dobry TVN i w jakichś innych gazetach, to bym miał dużo dzisiaj wyższy wynik niż mam, bo to tylko zabiera i daje niedobrą, że tak powiem, i negatywną gdzieś tam rozgłos. Nawet jak ktoś myśli, że to coś daje, to nie daje. A nie pomaga, a wręcz przeszkadza, więc ja nie do końca się z tego cieszę, dzisiaj już nawet nie wspominam. Powiem Wam o swojej motywacji jeszcze na start, czyli moje takie 6 głównych celów, które
udało mi się zrealizować. A gdy zaczynałem robić FM, spotkałem właśnie Jarka Łuczaka, który dzisiaj jest jaspisową gwiazdą w FM-ie, czyli tak naprawdę jest numerem jeden na świecie. I jakby on mnie bardzo zainspirował, jakiś tam kontakt był po kimś zupełnie, jakiś znajomy, znajomego, gdzieś tam mnie skontaktował. I pamiętam, że jak wszedłem na szkolenie, to on tak przewijał w telefonie coś, co się przejawiało na ekranie. W ogóle, kurczę, nie rozumiałem, o co chodzi. Miałem 18 lat. Urządzenia tej marki to nie znałem. W kinie były bardzo rzadko, naprawdę nie pochodzę jakiejś super, mega bogatej rodziny, więc nie ogarniałem tego. Ja mówię, panie Jarku, co to jest? O co tu chodzi? Bo ja prezentację, jak robiłem, takie kartki kserowane, poprosiłem jego o jakąś taką prezentację, i kartki kserowane i na ksero tak przebijałem to. Nie było to profesjonalne, więc mówię, panie Jarku, jak ja bym miał takie urządzenie, to ja naprawdę taki wynik bym zrobił. No i właśnie Jarek mówi, wiesz co, Michał, dobra, nie ma problemu. To masz pół roku dzisiaj na zrobienie poziomu 21%, ja ci to dzisiaj, i ja ci to daję. A ja mówię, ale no i tak, okej, okay, znowu to wiecie co, zainwestowałem, pamiętam, w kartki kolorowe i tą prezentację już zainwestowałem, bo to 2 złote strona i kolorowo lecę. I mówię, Jarek, nie ma coś, kurczę, wyników, dalej z tej nawet kolorowej prezentacji. Mówię, pan co, jakbym ja miał ten iPad już od razu i sobie tak mógł klikać, to będzie mi lepiej. No i mi zamówił, do mojego domu to przyszło, ale mówi, masz pół roku. Słuchajcie, tak się zmotywowałem i właśnie pamiętam wakacje, czerwiec, lipiec, sierpień, po prostu od rana do wieczora robiłem, pamiętam jak dzisiaj, od 6 do 14 reklamowałem produkty, psikając ludzi na ulicy dosłownie, stojąc ze stoiskiem i stąd brałem klientów, kontakty, żeby mieć gdzieś tam sprzedaż aktywną, a od 14 do 22 robiłem spotkania i dziennie musiało być 100 punktów 5 osób. I tak w sierpniu 2012, po 3 miesiącach zrobiłem poziom 21%. I to mnie zmotywowało. Chyba taka mała pierdoła. Kolejną moją motywacją, pamiętam jak dziś, chodziłem jeszcze do kasy maturalnej, gdzieś tam na zastępstwie, już chyba geografii nie było, pani mówi, ona z ciekawości, Wyspy Kanaryjskie, gdzieś tam Teneryfa i opowiada, co tam jest, o co tam chodzi, i to, i tam. Ja nie byłem grzecznym uczniem, ja mówię, wie pani co, ale gdyby pani tak powiedziała, jak tam być, a nie gdzie to jest, cieszyłbym się bardziej. Bo mnie zupełnie nie interesuje, gdzie to jest i co tam jest. Ja chciałbym tam być i proszę, aby pani powiedziała, co zrobić, by tam być. Pamiętam, że była taka cisza, słuchajcie, grobowa, że nikt nie był w stanie wytłumaczyć, odpowiedzieć na to pytanie, co zrobić, by tam być. I okazało się, że program Wyprawa po Wiedzę w FM-ie był fantastyczny, strzałem w dziesiątkę. Stwierdziłem, że to robię. Nawet wam mogę bilet pokazać, ten, co tam wisi. O, tam właśnie wisi nawet 2 bilety. I na ten RFP, na Majorkę. Także no to było coś genialnego. I ja po prostu przyłożyłem się i zrobiłem ten ryfę. Robiąc, słuchajcie, wycieczkę, czyli robiąc wycieczkę po Wiedzę, okazało się, że mam do odbioru auto. Miałem tylko wybór, czy Mercedesa, czy Fiata 500. Stwierdziłem, skoro wszyscy biorą te Mercedesy, ja sobie wezmę Fiata 500, skoro mogę. No zawsze będzie inny, nie? Będzie jeden. No więc wziąłem sobie tego Fiata 500. No i tak się to gdzieś tam zaczęło. Potem celem niesamowite było, jak zobaczyłem, jak w Emiratach Arabskich w Dubaju na 10. rocznicy firmy ludzie się bawią, świętują, mówią, ojej, ja normalnie science fiction, jakbym w TV widział, jak widziałem tą relację, a na 20-minutową, mówię, kurczę, no coś pięknego, to normalnie możliwe. No jak to, z czego to, gdzie to, co, z perfum za 30 zł, że to niemożliwe i nie ma opcji. Słuchajcie, tak się zaangażowałem, że w kolejnym roku, czyli teraz w Sorrento, udało mi się to zrealizować razem z zespołem tak naprawdę właśnie u mnie z dziewczyną, która jest właściwie na pozycji 21% i razem pojechaliśmy. To było dla mnie no, niesamowita sprawa, przeżycie, że mogłem poznać tych najlepszych ludzi na świecie w FM-ie, uczyć się od nich, porozmawiać z nimi, to było dla mnie coś niezwykłego. Kolejnym, to nie był cel, to było znowu przy okazji. Po prostu robiąc poziom, się okazało się, że mogę na dodatkowym numerze wziąć samochód, to stwierdziłem, że wezmę przejściowo, bo tak mi to przeszkadzało, że ci ludzie mówią, wiesz, ta 500-ka to damska. Mówią, że mają Mercedesy, w tym FM-ie, a ty nie masz. I wiecie co, ja wziąłem dla świętego spokoju tego Mercedesa. Ja go nie chciałem. Jak spotkałem się teraz właśnie z panem Arturem Trawińskim, to mówię, wiesz, ja tego Mercedesa to ja nie chciałem, bo to jest przejściówka. To jest tylko tak, żeby trochę pojeździć, żeby ludzie, tak, są te Mercedesy. Tak, mam, chciałeś, tu mam już. I co, teraz już się wpiszesz do FM, skoro widzisz to? Bo moim celem jest kabrolet. I to jest mój cel, ja się z wami podzielę, zobaczymy, kiedy go zrealizuję. I to jest mój największy cel, który to jest kolejne moje marzenie. Bo czasami ja dzielę się tym, co mi wychodzi, co nie wychodzi, żeby być autentyczny,
że bardzo wiele rzeczy ja miałam błędów, coś mi nie wychodzi, czegoś, coś robię źle, po prostu jestem młodym nastolatkiem, może już nie mam 21, więc już może nastolatek nie. Natomiast uczę się na błędach. Także ten Mercedes to tylko taka, żeby był. I ostatnim moim celem, który zrealizowałem, to po prostu często ktoś, widząc te właśnie różne artykuły, wywiady, mówił: Michał, ale jakbyś to gdzieś nagrał, żebyś to wysłał na jakieś szkolenie, jakieś coś powiedział, jak to tego czasu mieć więcej, co robić, kiedy tej motywacji nie ma, bo jak robisz szkolenie, zawsze tą motywację trochę nabieramy. Jak ty zaczynałeś, ludzie tak mnie pytają na Facebooku i tysiące tych wiadomości, mówię: dobra, napiszę krótką lekturę, nie mówię książkę, słuchajcie, ma 40 stron, jest tak krótka, że masakra. I stwierdziłem, że sobie napiszę coś krótkiego, przewodnik, kto chce, proszę, kto nie, zupełnie nawet to mój cel. I to nie jest cel zarobkowy, tylko cel mój. I słuchajcie, jestem jedyny, który, tak jak widziałem różne książki, napisał coś o FM-ie. Ja napisałem, że ja robię FM i od A do Z nie przestanę tego robić. Mimo dużych propozycji robię FM w 100% i piszę tylko na temat, jak współpracować z FM, piszę rady do tego, że FM jest dzisiaj numerem jeden i będzie. I ja tu współpracuję, tego nie zmieniam i tyle. Więc nie jest to gdzieś tam ogólne, żeby promować coś innego, tylko w 100% markę FM. No i to był gdzieś tam mój cel, zrealizowałem ten swój cel. Kolejny to, no widzicie, 55 minut, także mamy jeszcze czas na pytania. No, twoja decyzja, skoro zdecydowałeś, to daj z siebie wszystko, kurczę. No mam nadzieję, że zobaczymy się z wami 5 marca na meetingu FM, a z zespołem moim na szkolnym kwartale już niedługo, to będzie genialnie. No, cały czas gdzieś tam każdy ma możliwość skontaktować się, zadzwonić, spotkać. Ja to uwielbiam, że tworzymy gdzieś tam jedną wielką markę, powiedziałbym, bo ktoś mówi, że rodzina to źle brzmi, więc powiedziałbym, tworzymy wspaniałą markę FM i jakby ja jestem z tego strasznie dumny, że reprezentuję dzisiaj taką firmę i głęboko wierzę w to, że będziemy na szczycie, że firma będzie z miesiąca na miesiąc teraz robiła coraz większe obroty. I ja was do tego motywuję, kurczę, bo robimy tak naprawdę wszystko w jednej marce. Jeśli motywujemy się nawzajem, zarabiamy więcej, także no ja mocno trzymam kciuki za was, tutaj za wszystkich. Cieszę się, że oglądaliście moje szkolenie. Mam nadzieję, że chociaż trochę pomogło. Nie wiem, czy pomogło. Może sobie napiszcie, czy ktoś z was uważa, że w ogóle cokolwiek pomogło, czy coś wniosło, czy ktokolwiek czuje się, nie wiem, chociaż trochę lepiej, czy może gorzej. To mam nadzieję, że firma Nagany mi nie da, żeby kogoś zdemotywowałem do pracy. Mam nadzieję, że nie. Ale no starałem się jak mogłem. I wierzę, że to jakoś pomogło. Także słuchajcie, jeśli są pytania, to śmiało proszę zadać teraz pytania i chętnie odpowiem na wszystkie pytania, które zadacie. No, także śmiało. Mamy jeszcze chyba z 5 czy 10 minut, tak, bo mamy 49 minut, także mamy 10 minut. Także jak są pytania, to możecie zadawać pytania. Chętnie odpowiem wam. Ja odpowiadam generalnie na wszystkie pytania, jeśli są oczywiście inteligentne i mądre. Co sądzisz o stoiskach z FM? Stoisko FM? Świetna sprawa, no jeśli komuś się chce stać, to niech stoi, jakby nie ma tak, czy się opłaca, czy się nie opłaca. Jeśli widzisz ten sens, masz ochotę, to kurczę, zrób to. Ja nigdy nie przeliczałem to, czy się opłaca, czy nie. Jak sobie tak rozmawiam gdzieś tam w kuluarach, to gdybym przeliczał, czy mi się opłaca robić biznes i jeździć, na przykład, słuchajcie, ja mam 2 miesiące Mercedesa i zrobiłem ponad 20 tysięcy kilometrów, nie licząc kilometrów, które przeleciałem i w ostatnim miesiącu wydałem z 5 tysięcy na paliwo, to by to się nie opłacało, licząc matematycznie. Ale ja się nie patrzę na to się nie opłaca, tylko jeśli mam wizję i chcę, to kurczę, to realizuję. Po prostu. Mam wizję i ja to robię. A miałem wizję polecieć do Anglii, nie znając angielskiego, poleciałem i jestem dumny, że zbudowałem się, mogę chyba powiedzieć, największy zespół, na pewno największy i najlepszy zespół na świecie w Wielkiej Brytanii, jeśli chodzi o kurwę polską. Więc ja jestem z tego bardzo dumny i jak ktoś mówi, że się chwalę, to niech mówi, mam się czym chwalić, po prostu jest tak. I się z tego bardzo po prostu mocno cieszę. Czy mamy pytania? Proszę, że masz pojęcie, ile już się... Ja jestem na pewno 3 lata, moja skuteczność pojęcia to ludzie, z którymi pracuję. Spotkania, jeśli chodzą jeden na jeden, to jest 10 na 10 skuteczności, bo jeśli zapytam, czy chciałbyś mieć produkt lepszy od takiego, co używasz, w lepszej cenie i tańszy, no to no jak powiesz, że nie, no chyba, że jest... Nie będę używał brzydkich słów. Lub no nie mam pojęcia, dlaczego nie. No wiadomo, że ktoś się zdarzy taki, ale no nie ma opcji, jeśli pokażesz komuś normalnie, kurczę, fakt, pokażesz mu coś lepszego niż używa, patrzy i stwierdzi, że jest lepsze i tańsze, no to go pytasz, podoba się, chcesz mieć czyjś brętanie, no tak, okej, to ja ci pokażę stronę naszego sklepu internetowego i założyć hasło login. No tyle, no kurczę.
Reklama produktu na blogu, słuchajcie, nie mam bloga, nie mam pojęcia, bo to, wiecie, to od polityki firmy zależy, więc to trzeba zapytać firmie, jak czy można, czy nie można, bo ja kurczę, nie wiem, no wiem, że na Facebooku sporo osób robi sobie jakieś tam strony FM i jak najbardziej, ale ja powiem wam tak, najlepszą metodą, ale znowu chcę powiedzieć, że nie jest najlepszą, więc to nie będzie do końca inaczej. Dobrą metodą jest to, byś spotkał się z kimś jutro, pokazał mu produkt, pokazał mu możliwości. Ja uważam, że to jest skuteczna metoda. A czy jest skuteczna, to sprawdzisz po spotkaniu. Nie zastanawiaj się, tylko kurczę i się zrób. I umów sobie 10, a nie 1. Wiecie, bo skuteczność sprawdzasz po 10. Często sobie pójdą do 2-3 osób i im nie wychodzi. To pójdź kurczę do 10, sprawdź skuteczność. Jak zrobisz 10, to oceniam skuteczność. Tyle. Czy biorę produkt? Tak, ja mogę wam pokazać, jeśli chcecie. Kuferek, minutka. Okej, powróciłem. Ja mam dwie swoje, kosmetyczne. Mam taki kuferek kosmetyczny, w którym mam podstawowe produkty FM. Kuferek kosmetyczny taki, w którym właśnie mam kawę orzechową, mam herbatę zieloną, mam zawsze z make-upu najlepsze produkty, czyli eyeliner, flamaster do ust, puder bambusowy, puder opal, czyli najjaśniejszy właśnie flamaster do ust. Dwa zapachy damskie najpopularniejsze według mnie, najlepsze 355 i 354, czyli dwa susy. Mam również jeszcze zapach 81 hot damski. Mam również dwa zapachy męskie luksusowe 199 i 331. Dla pokazania kolekcji mam również jeden zapach z feromonami. Mam również jeden zapach z kolekcji klasycznej. Z feromonami mam 110, jak ktoś chce zapytać. Klasycznej mam 457. No, nie pamiętam teraz nawet. 43 mam z kolekcji Hot. I z chemii mam preparat do mebli i preparat do ekranów. No i jeszcze właśnie, no i puder opal, bo nie wyjąłem go. To, co wam wyjąłem, ja robię tylko na ten biznes, na dobrą sprawę. Wszystko jest dobre i używam tego w domu, ale to mam zawsze przy sobie i zawsze na spotkaniu. Tu mam jeszcze kuferek. Mogę zobaczyć, co w nim jest, jeśli chcecie. Tak, tu mam podobny kuferek. Ten kuferek na tą chwilę używa Bogusia. Ona jest, no, jakby nie było kobietą. Tu ma pewnie kilka rzeczy więcej z make-upu. Ma dwie kawy, herbatę, również ma perfumy 199, ma perfumy 354, 35, ma również hoty, ma body design, mousse do ciała, ma również peeling, ma również pudding do ciała Hello Honey, tu widzę. I ma jeszcze tonik z aloe vera, to jest świetna kolekcja, także polecam każdemu. I co jeszcze? No i tu widzę jeszcze jakieś perfumy Z2, jeden hot damski, jeden jeszcze męski i 313. Także to jest w tym kuferku jej. I słuchajcie, no my na tym robimy biznes, pokazujemy to ludziom, pytamy fajne, niefajne, jak fajne, to ci wpiszę, masz taniej, zrób sobie zakupy, potem sobie sprzedaj, jeśli chcesz zarobić 100-200 zł, będziesz miał swoje za darmo, będziesz zadowolony. Chcesz, to rób to dalej. Jeśli chcesz, zaproś swoich znajomych, pokaż im i idź to w kółko. Dobrze, już patrzę, czy są pytania kolejne. Kiedy następne szkolenie webinarowe? To ode mnie niezależne, bo ja dla FM robię po raz pierwszy szkolenie od firmy. Czy jest jakiś produkt z katalogów, którego nie miałeś? Wiecie co? Patrzę tak, kurczę, po produktach. Nie, chyba nie. To wszystko użyłem na 100%. Nie ma takiego produktu. No, może lakieru dla dziewczynek gdzieś tam i tego zestawu do malowania dla dziewczyn nie używałem. Aczkolwiek, znaczy nie, no, dziewczynkom używałem. No, sam sobie tego nie malowałem, może paznokci czy twarzy. Ale nie, no, używałem generalnie wszystkiego. Nie kupiłem chyba jakby sobie. Tych rzeczy, które punktów nie kupuję. Ostatnio mi jeden z liderów powiedział, że zawieszki do auta dalej nie mam i zapachu i już czwarty raz do niego przyjeżdżam i dalej tego nie mam. Kurde, to nie ma punktów. Tak samo jak to nie jakoś super reklamuję perfumy klasyczne, tylko generalnie luksusowe i hoty. No, robiąc biznes pokazuję, to jest najlepsze, robi efekt wow i ma najwięcej punktów. Ile wynosi średnia punktów na osobę? Nie liczę tego w ogóle, nie prowadzę takich statystyk. Zupełnie mnie to jakby gdzieś tam nie. No nie wiem, jakoś ja po prostu widzę człowieka fajnego, potencjał jego, pokazuję możliwości, chcę to robić. Myślę, że to samo w FM-ie. Ale mogę wam jedno co powiedzieć, to patrząc na obrót firmy i na obrót
mojego zespołu, to miałem 3 razy większy obrót w tym miesiącu w grudniu niż w zeszłym roku. Czyli o 3-krotnie zwiększyłem obrót swojego zespołu w tym roku w grudniu niż w zeszłym. W styczniu ponad 2,5-krotnie. Także no tak. Nowe kontakty, poznajesz nowe, codziennie poznajesz nowe osoby. Słuchajcie, tankuję w paliwo, mam akurat no, 2 samochody na swoją firmę i jak jedna z liderek, tankując ostatnio, podając mi firmę i mają tylko odpowiedział: o, Alczyszyn, chodziłam z nim do liceum. No i właśnie Wuksia pyta, ale co nie, mówił, czym się zajmę? No mówił, ale ja dalej nie rozumiem. I zawsze na spadę nie miałem czasu. Tak, się tak się patrzy, kurczę, nie ma czasu, a na szelu cały czas pracuje. No i to jest kwestia, wiecie, ja wszędzie. Totalnie wszędzie. Ktoś mi tankuje samochód, wiecie, i myje szybę, ja od razu mu piątaka daję i wizytówkę, biorę numer i umawiam się. No jeden wypala, drugi nie, no statystyka. Produkty do testowania, wiecie co, osobiście wam powiem tak, ja na dzień dzisiejszy nie chodzę, nie puszczam produktów do testowania, ale generalnie jako narodowe osoby maksymalnie jeden dzień. Jeden dzień pożyczamy produkty, na drugi dzień od razu chcę mieć opinię, od razu mieć zamówienie. Ja robię to tak, że na spotkaniu weryfikuję. U mnie nie ma przemyśle i coś tam będę sobie myślał i spał z tym, tylko u mnie jest od razu. No właśnie, świetnie, rejestrujecie, zrób sobie zakupy i tyle, umówmy się na za 2 dni, zapoznaj się z produktami, za 2 dni się spotkamy i za 2 dni rozmawiam drugi raz. No jedni już nie przyjdą, inni zrobią, inni nie zrobią, no to statystyka, mówię, jest taka sama pewnie wszędzie. Czy pracuję ze starterem? Osobiście nie. No osobiście, kurczę, przyznam wam się takie coś, że to może znowu powiem komuś, ktoś się może obrazić, czy nie, że no ja osobiście nie promuję jakoś, nie wiem, szkół płatnych, jakichś takich kupowania jakichś materiałów, za to książek, innych rzeczy. Ja, bo wiecie, no ja jestem zwykłym chłopakiem, który zaczął bez niczego. Naprawdę. Ja kupiłem sobie perfum Hot, zarobiłem 3 dychy, kupiłem mały starter i to miałem. Ja nigdy pamiętam, do rozwoju biznesu kupiłem dużego startera, nigdy go nie zakupiłem. Zakupiłem go w momencie, gdy miałem wysoki poziom. Jednemu nie jest potrzebna start, tak jak jednym jest potrzebna masa szkoleń, żeby ruszyli, aczkolwiek okazuje się, że chodzą na tyle szkoleń, wydają tyle pieniędzy, a dalej nie zarabiają w FM-ie. Ja uważam, że do tego, byś zarobił jutro 100 zł, nie jest potrzebne nic oprócz twojego zapachu, który używasz. Moje zdanie, tak? Każdy ma gdzieś tam inne. Ja uważam, że nie jest to niezbędne. Jest to fajnie, tak? Mieć, ja zawsze mam, oczywiście teraz mam startery, zawsze w samochodzie i tak dalej, pokazuję, jeśli jest taka potrzeba, ale tak nie robiłem. Tak, jeśli już mamy tutaj, że jest 21, także tak, bo mamy już 59 minut webinaru, także widzę, że już nas moderują, że będzie koniec. Także jak macie jeszcze ostatnie pytania, to zadajcie, ja zobaczę tylko, czy na wszystko odpowiedziałem. Moje metody działania. Słuchajcie, ja mówię tak, każda metoda jest dobra, ile skuteczna. No, musicie sami sprawdzić swoje metody. Czy osoby starsze też dobrze pracują, współpracują? Uważam, że tak, że młode osoby często się zniechęcają, poddają, wręcz nie robią dużych rezultatów, bo się demotywują zbyt szybko. Nie wiedzą, że to jest czas. Myślą, że rok, dwa, o Jezu, jak to dużo. Ale wam powiem, wiecie co? Ja widzę teraz, co się dzieje. Po 2 latach ludzie wracają, ci, co byli rok temu i oni już nawet usunęli się z FM-u, bo nie widzieli sensu, a teraz wracają ze zdwojoną siłą, kurczę, i robią wyniki. Więc, a osoby starsze, które wejdą w wieku 30, 40, 50, to one systematycznie podchodzą do biznesu i zawsze rozwijają to, bo oni się przyzwyczajają i robią dalej, a młode to chcą szybko, jakim ty miałeś 3 miesiące, ja nie, to już padam. No więc to też, widzicie, nie było dobre. Nawet się nie opowiadam, jak zrobiłem wynik, bo potem ktoś się demotywuje, że jest rok i nie ma wyniku. No bo inaczej się angażuje. Każdy ma, mówię, każdy z nas angażuje się tak na tyle, ile może. Średnia wieku twojej grupy, średniej wieku też nie liczyłem, nie mam pojęcia, ale to jest, no większość osób jest powyżej 20. Aczkolwiek jest, niektóre struktury są młode, niektóre starsze. W ten sposób. Młode ma problem z tym, żeby kupić produkty, kupić starter, więc mają więcej zer, a starsze osoby jak wchodzą, to robią zakupy. Więc generalnie lepiej pracować z tymi starszymi, bo one podejmują decyzje i robią działanie. No nie ma tak, że zarabiają pieniądze z niczego, no pieniądze z niczego nie biorą. A młode myślą, że z nieba spadnie. Jak kupi starter, ledwo wytrzyma, to myśli, że jak starter ma, to już pieniądze lecą. Nie lecą. Dlatego trzeba coś zrobić. Ile masz klonów? Nie wiem. 7, ileś tam ich mam. Bez twojego lidera byłbyś tam, gdzie jest. Ja bez swojego lidera Jarka Uczaka na pewno nie byłbym tam, gdzie jestem. Ja zawsze mu dziękuję. Wiem, że teraz nas nie ogląda, także mogę go tylko pozdrowić, jak będzie oglądał nagranie, bo jest teraz w samolocie nad chmurami, bo latamy teraz po całym świecie, ja teraz właśnie głównie Hiszpania i tam no generalnie buduję struktury w Barcelonie, w Madrycie i mocno we Włoszech. Stawiam mocno na Mediolan teraz, no i Wielka Brytania, więc ja głównie skupiam się teraz na zagranicy, aczkolwiek w Polsce cały czas pracuję z tymi, co chcą się rozwijać.
Także pozdrawiam go, bo ja zawsze mówię, że bardzo ważne, to na koniec już Wam powiem, bo już mamy przedłużenie, więc już nie chcę też słuchać, więc powiemy, że bardzo ważne są dwa czynniki. To na ile Ty się zaangażujesz, na ile Ty masz chęci, a drugi czynnik to jest taki, że z kimś współpracujesz. Czyli osoba, jeżeli nie masz osoby, z którą Ci pomoże, którą jesteś w stanie zadzwonić, zapytać, to ciężko ci będzie iść dalej. No trzeba wtedy prosić o pomoc firmy gdzieś tam. Ja wiem, że gdybym nie miał Jarka Uczaka i wspaniałego zespołu, no to by ciężko było, tak? Bo to są ludzie, którzy mnie zawsze wspierali, więc to jest, uważam, że bardzo, bardzo ważne. No, moi drodzy, dziękuję Wam bardzo. Jeśli nie ma pytań, no to życzę wszystkim sukcesów i jak najlepszych wyników. Także no, trzymam kciuki, na pewno się wkrótce z każdym z Was, każdy z Was no, ma możliwość, także myślę, że się zobaczymy. Także trzymam kciuki za jak najlepsze wyniki. Pytań nie ma. Dziękuję. Mam nadzieję, że przydało się, możecie jeszcze napisać tylko, czy to jest pomocny był webinar, czy się Wam przydał, bo ja zawsze cenię sobie taki feedback. Na sam koniec jeszcze, jak tu moderator pozwoli, minutę czy dwie, a niech mi napiszcie, czy Wam po prostu to jakkolwiek się przyda, bo to dla mnie jest też cenne. Czy po prostu to efektywne, czy nieefektywne. Także ja się bardzo cieszę wtedy z feedbacku. Nawet jak coś jest nie do końca fajne, to też wolę wiedzieć. Na razie widzę, że. O, bo właśnie tak nie do końca ten, że jest całkiem spoko. No to jak jest spoko, to znaczy, że jest spoko. Ja się też cieszę, że jest spoko. Także bardzo fajnie. Także życzę Wam miłego wieczoru z kawką. Tak, mogę się zobowiązać publicznie jeszcze, że moim planem jest to, co ci, co tak jakby nie do końca może, bo zawsze są tacy, którzy. Bardziej, no jednych lubią, jednych nie lubią, ja się, no nie do końca czasami, żeby ktoś mnie lubił czy nie lubił, no na to nie mam wpływu, skupiam się bardziej na sobie w zespole, ale motywują lubią, albo tych, co mnie lubią, to że moim celem jest być w FM-ie najmłodszym talentem na świecie. Od kiedy się wpisałem, miałem taki cel, że będę najmłodszą z poziomem 21, też tak zrobiłem na Perle, również tak było, teraz na Marcie, również tak jest i to jest mój cel. On jest mocny, ja o nim mówię, bo jak się poddam, to będzie można mnie wytykać. I co, się nie udało. Słuchajcie, mam tego świadomość. Także dziękuję Wam bardzo, życzę miłego wieczoru, trzymajcie się. Cześć!